Świdnica będzie współorganizatorem The World Games 2017. Blisko 4000 sportowców ze 100 krajów świata weźmie udział w 10. edycji Igrzysk The World Games, które od 20 do 30 lipca 2017 roku odbędą się we Wrocławiu, Szymanowie, Trzebnicy, Jelczu-Laskowicach i Świdnicy. The World Games, inaczej Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, to impreza z już blisko 40-letnią tradycją. Po raz pierwszy te zawody zostały rozegrane w roku 1981 w Stanach Zjednoczonych, a potem odwiedzały kolejne kontynenty. Londyn, dwa razy w Niemczech, Finlandia, Holandia, Japonia, Tajwan, ostatnio kolumbijskie Cali. Kolumbijskie Cali i rok 2013 to była bardzo ważna data dla ruchu The World Games, bo tam na trybunach zasiadło ponad pół miliona ludzi. Transmisje z tych wydarzeń sportowych pokazywane były w przeszło 120 krajach świata. Na taki sam wynik liczymy we Wrocławiu, co najmniej na taki sam wynik. Do Wrocławia w lipcu 2017 roku przyjedzie ponad 4000 sportowców z przynajmniej 100 reprezentacji narodowych. Drugie tyle oficjeli, gości VIP, więc Wrocław i miasta partnerskie, wśród nich Świdnica, będzie naprawdę tętnił życiem. 10 dni sportowej rywalizacji w 31 dyscyplinach sportowych, bardzo różnorodnych, bo rozgrywanych i w powietrzu, i na wodzie, i na lądzie. W sumie 24 obiekty sportowe, z czego 20 we Wrocławiu, a 4 obiekty poza. The World Games nazywane jest olimpiadą sportów nieolimpijskich. Dla wielu dyscyplin to przeciąg do igrzysk. Przyjemność jest obopólna, dlatego że uważam, że to jest z korzyścią i dla Wrocławia, i dla Świdnicy. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, że my możemy się dzielić wielkim przedsięwzięciem. Ważne, że będziemy mogli mówić, my jesteśmy stolicą regionu, bardzo prężnego, bardzo ważnego, bardzo się rozwijającego i myślę, że tego typu zawody pozwalają właśnie pokazać, do czego jesteśmy przygotowani, że warto do nas przyjechać, warto rozwijać biznes i turystykę na Dolnym Śląsku. I zawsze sobie trzeba zadać pytanie, co zostanie po tych zawodach. Dla nas najistotniejsze jest, co zostanie, że idea World Games nie kończy się w momencie zakończenia zawodów. My dzisiaj mamy 3000 dzieci w przedszkolach, które już uprawiają dyscypliny z World Games. A więc my rozwiązujemy bardzo duży problem. Problem nadwagi, braku ruchu wśród dzieci, braku przyzwyczajenia do aktywnego uprawiania sportu. Dzięki temu, że zrobiliśmy takie przedsięwzięcie jak przekazywanie flagi The World Games ze szkoły do przedszkola, z przedszkola do szkoły i tak dalej, to już trwa 2 lata. To te szkoły, które przyjmują flagę World Games, chcą pokazać i robią piękne pokazy sportów, które uprawiają właśnie z tej palety The World Games. W Świdnicy zawody będą trwały od 26 do 30 lipca. Przez 5 dni rozgrywany będzie turniej hokeja na rolkach z udziałem 6 najlepszych narodowych reprezentacji mężczyzn. Dodatkowo 27 i 28 lipca 40 zawodników i zawodniczek wystartuje w 4 konkurencjach jazdy figurowej na rolkach. Taniec, pary oraz jazda dowolna, soliści, solistki i pary. W sumie w Świdnicy rozdanych zostanie 5 kompletów medali. Bardzo się z tego cieszymy, bo to doskonała promocja miasta. W Świdnicy będzie kilkudziesięciu sportowców, obcokrajowców. Będziemy organizować tutaj 2 dyscypliny, tak oryginalne jak jazda figurowa na wrotkach oraz hokej na wrotkach. Mobilizuje też to nas do bardzo konkretnych działań. Chcielibyśmy do czasu samych igrzysk zrobić modernizację lodowiska krytego, także będzie to robione trochę pod kątem tego wydarzenia, ale będzie służyło później wszystkim mieszkańcom Świdnicy. To, co jest plusem jeszcze dodatkowym naszego udziału w imprezie World Games, to to, iż uzyskujemy rekomendacje, które pozwolą nam na ubieganie się o dofinansowanie właśnie na remont, modernizację lodowiska w Ministerstwie Sportu i mamy nadzieję, bo takie są pierwsze pozytywne odgłosy, iż taką pomoc pozyskamy. The World Games będzie największą imprezą sportową w roku 2017 w Polsce.